Dzieci po 3 dniach nauki w szkole wyjechali na wycieczkę do największego parku rozrywki na całym świecie. Z kolejkami górskimi i atrakcjami. Istnieje kolejka noob, czyli noobska, no wiecie o co chodzi. Dirty te sprawy. Jedną z najlepszych kolejek jest kolejka pro. Diamentowy wystrój, długi czas przyjazdu oraz adrenalina. Każdy poleca. Jest też górska kolejka hakera, który stworzył niemożliwą do stworzenia kolejkę górską, jakiej jeszcze nie widzieliście. Zapraszam do oglądania. Hejka ludziska, słuchajcie, ja dzisiaj z moją klasą idziemy na wycieczkę szkolną, a wiecie gdzie poszliśmy na wycieczkę szkolną? Do parku rozrywki, tu są roller coastery, kolejki górskie i wszystko co nam się podoba, super chłopaki, co? No super, jeszcze się kurczę, ale nam pani zrobiła niespodziankę. No, super, to już jest 3 dzień w szkole, kiedy chodzimy do szkoły, a teraz taka niespodzianka, naprawdę będziemy wykorzystamy ten czas w 100%, a wy jeśli lubicie takie parki rozrywki, to w tym momencie musicie kliknąć łapeczkę w górę, 6000 łapeczek w górę równa się kolejny odcinek i więcej odcinków z parku rozrywki, no i subskrypcję z dzwoneczkiem obowiązkowo, subskrypcję z czerwonego przycisku na szary, a my teraz pójdziemy, ja bym chciał w ogóle pójść na tą ogromną kolejkę, która się kręci do tego, dookoła całego parku rozrywki, widzicie to? No, wow. ciekawe jaka jest szybka jest. Samochodziki elektryczne, na razie. Ej, poczekaj, już tak szybko zjechałeś? Ej, kumpel! Kurczę, ale tam jest kolejka, sorry Laki, ale ja muszę tam lecieć. Kurczę, ej, chwila, kolega mój jeden poszedł, drugi kolega mój poszedł, ej, chwila, co on jest? A ja im nawet nie pochwaliłem się moim mieczem właśnie takim rybnym, jeszcze nie widziałem, wziąłem swoje w ogóle zabaweczki do parku rozrywki, chociaż jest tutaj tyle rozrywki, że naprawdę nie będę potrzebował swoich rozrywek, no ale co, wziąłem właśnie konika na płozach i teraz, wow, ale tu jest superancko, jak ja lubię takie kolejki górskie, ale wiecie co? Z tej kolejki to ja bym się bał zjechać. Jacie, normalnie niesamowite. Aż, Boże, tutaj swój samochodzik, to jest moja ulubiona zabawka. Ferrari się nazywa ten samochodzik. Dobra, biegnę tutaj zobaczyć, tam jest jakiś, wow, Enderman trzymający jakiegoś blok, ukradł jakiś blok glowstone'owy. Ciekawe, gdzie jest w ogóle nasza cała grupka. Gdzie jest nasza cała grupka? O, a tobie co się stało, hejka? Ej, co się tu stało? Cześć! Ja zgubiłem mamę! O, jak zgubiłeś mamę? Ej, nie przejmuj się, mam dla ciebie tygryska, proszę bardzo! To dla ciebie taka zabawka, proszę, nie przejmuj się! Ale fajna! Czyli co, ten park rozrywki jest taki duży, że się zgubiłeś po prostu i zgubiłeś mamę? Tak, zgubiłem mamę. Ja tylko na chwilkę nie popatrzyłem i mamy już nie było. Jejku, nie martw się, chodź, odprowadzę cię do biura. To jest na pewno takie biuro informacji, gdzie ogłoszą informację, że po prostu poszukują twojej mamy. Jak twoja mama ma na imię? Oliwia, bardzo ładne imię. Dobrze, chodź, szybko biegniemy, pobiegniemy szybciej. Ja ci pokażę, gdzie masz tutaj podejść i może ogłoszę o informacjach. Przepraszam, dzień dobry. Halo, dzień dobry, witam. Ja bym chciał zgłosić, że tutaj pewne dziecko 5-letnie ogólnie zgubiło swoją mamusię i potrzebuje pomocy. Proszę tam w ogłoszeniach dać informację, że poszukuje mamusi. Okej. Zajmiemy się tobą, dzieciaku. Chodź tu do mnie, dam ci Coca-Colę. O, I wiesz, i będzie wszystko dobrze. W takim razie, to ja idę zwiedzać park rozrywki. Cześć, trzymajcie no, się. No, cześć. Jacie, ale super, dobra, wykonałem jedno zadanie, no bo co takie małe dziecko mogłoby zrobić samemu w takim dużym parku rozrywki? W sumie też jestem dzieckiem, ej, przecież ja też jestem dzieckiem i jakoś sobie poradziłem, ale ja jestem odważnym dzieckiem. O, a tutaj, co się, oni się przebierają. Ej, czekajcie, widziałem tam coś. Dobra, to mamy to wszystko dogadane. Tak, wszystko jest dogadane, no. Dobra, no Lubku. To cześć. No, siemka, teraz. To oni tylko, no jakiś ten. Ej, siema Nubek. Dzień dobry, co się stało? Ja tu widziałem jakieś konwersacje, co to z hakerem prowadzisz konwersację? A ten haker przed chwilą był pro, on umie się zmieniać w postacie jakieś inne?
No, potrafi się zmieniać w postacie inne, bo ogólnie to jest haker, w ogóle on potrafi się teleportować. On nawet nas podsłuchuje teraz. Ło, dobra, nieważne. Ej, Nubek, ja bym chciał pojechać na kolejkę jakąś, jaką ty mi polecasz? To naprawdę chcesz na kolejkę? Tak. No to posłuchaj, ja mam swoją najnowszą kolejkę, to już możemy iść powolutku. Ja mam swoją najnowszą kolejkę, musisz ją koniecznie sprawdzić. No dobra, a jaka to jest kolejka? Pewnie jakaś noobska, ej Nubek! Kurczę, nie, wiedziałem, że jakaś noobska to jest jakaś kubkowata zbroja. kubkowata zbroja. Nie. To jest najlepsza kolejka tutaj w tym całym parku. No dobra, zobaczymy w takim razie kolejka Nubek. Dobra, w takim razie ja lecę, przygotuj mi tutaj rzeczy. Tutaj już jest przygotowane, widzę. No odpala, ja jestem, nie mogę się już doczekać. Tak. To będzie mój pierwszy ogólnie przejazd kolejkowy. Wow. O. To se pan jeszcze nie raz, pojechałeś? Jeszcze raz proszę, bo tutaj jakieś nieporozumienie zaszło. Dobra, no. No Nubek, weź mi to od... popchnij mnie. Jest! Jadę! Ej, jadę! Nubek, jadę! Nubek, woohoo! Ale super! Tak o jest. Kurczę! Ta kolejka się chyba trochę zepsuła, Nubek! Nubek, jaką ty masz nubską kolejkę, jejku! Nie wiedziałem, że to naprawdę po jakimś czasie od razu się zepsuje. Widzieliście to? Nubek nawet nie pomyślał, że to mogło się zepsuć. No bo może ty za dużo wadzisz. Po prostu ogólnie masz nubską kolejkę i wiedziałem, że jak tak będzie, ja wskoczę na tą kolejkę i ogólnie nie dam rady przyjechać. O dobra, jadę, Nubek, dobra, zobacz, jadę. Ja w ogóle pojechałem tą kolejką, żeby ci przykro nie było. Ja teraz jadę w ogóle na roller coastera największego tutaj w tym parku rozrywce. No to jesteś teraz na największym roller coasterze. Znów się popsuła, Nubek. Czekaj, ja cię popcham. No ale Nubek, nie popchasz mnie aż tak daleko do góry. O, czekaj, jadę. O, popchnąłeś mnie, dobra, w sumie dałeś radę. Wow, jadę. Woohoo, ale frajda. Ja cię, Nubek, ale ty jesteś niesamowity jednak, jak taką długą kolejkę wymyśliłeś. Myślałem, że to będzie krótka jakaś. No widzisz, ona jest naprawdę długa i naprawdę to masz tyle do przeżycia, że naprawdę. No, jadę. O nie, Błak, co? Jak mało brakowało? Jak mało brakowało, Nubek! Słuchaj, to jest jakieś nieporozumienie! Wypchnij mnie! Ty cię wypycham! Nie w tą stronę! O nie w tą stronę! Au! Nubek, spadłem razem z tobą, wiesz co? To jest za nubska kolejka. Ja muszę się przejść na jakieś inne kolejki. Ale, nie podoba mi się twoja kolejka, jesteś nubkiem. Ale... Jeju... Trzymaj fajny miecz za to, że fajną kolejkę zrobiłeś, znaczy na nubską, ale proszę. O, dziękuję bardzo, ale fajna rybka. No, rybka fajna. Dobra, słuchaj, Nubek, jaki mi polecasz jeszcze tutaj, jaką kolejkę? Jeśli chcesz, bo mam ci polecić jakąś kolejkę, to ogólnie tutaj ma Plo swoją kolejkę i ogólnie haker, ale... Plo i haker? Prawdę. A co to jest ta kolejka taka, co jest dookoła całego tego parku rozrywki? Takie są dwa tory czerwone. O, widzę, że to jest dookoła wszędzie całego parku. To jest właśnie kolejka hakera, ale posłuchaj, bo on może nas podsłuchiwać. Moja kolejka jest lepsza od niego. Aha, dobra, ja w takim razie, ja w takim razie lecę tutaj i jadę się przyjechać na jakimś parku wodnym. Dobra. Dobra, okay. To trzymaj się, Nubek. Dobra. Ale jestem chyba mistrzem zjeżdżalni tutaj w tym parku rozrywki. Ciekawe, co? Ktoś by mnie pobił. Ja jestem mistrzem w parku rozrywki, ja cię pobiję, siemano, jaki ty jesteś wielkoludem, siema. Jestem wysoki, no. To co, to chciałbyś? No możemy się pościgać. Oczywiście. Dobra, to dawaj, to chodź do góry. Możemy się pościgać, ale na pewno mnie nie przegonisz. Ale nie masz szans ze mną. Nie. To ty nie masz szans ze mną. Słuchaj, nie wiesz nawet, jaki ja jestem dobry tutaj w te okoliczne, pobliskie kolejki. Jasne. Już to widzę. Chodź, ty weź się tak nie chwal, to że jesteś starszy, to nie znaczy, że lepiej ci pójdzie zjazd kolejką. No dobra. W takim razie dawaj. Trzy, dwa. No ale poczekaj, może no tutaj jakieś zawody tutaj okoliczne takie zrobimy, no. Okej. Okay. No, wsiadaj tutaj, wsiadaj tutaj. Już? Czekaj! Wow, wygrałem! Trzy, dwa, jeden. Wow, skoczyłem tutaj. Wygrałem! O kurczę. Ej, ja wygrałem! Jestem na dole! Słabiak. Wygrałem kolejkę i co? Myślałeś, że jesteś... Nie, przegrałeś. Mięczak jesteś i tyle. Słuchaj, idę w ogóle teraz na kolejkę pro. Tak? A wiesz, gdzie ona jest?
No właśnie, możesz mi pokazać, w którym kierunku. Okej, to poczekaj, tutaj chyba... Dobra. To ja... chodź tu za mną, chodź tu. No, ja właśnie idę tutaj na kolejkę górską. Teraz chciałbym do Plo pójść. Dobra, w takim razie idźmy, czym prędzej. Widzieliście, jakiś koleś chciał mnie przygonić w zjeżdżalniach, a ja go szybko hyc i go wyprzedziłem. Napiszcie w komentarzach, czy lubicie takie parki rozrywki i napiszcie, wow, zobaczcie, ktoś tam z tyłu jest. Napiszcie w komentarzach właśnie, czy lubicie parki rozrywki, ja pójdę teraz do Pro. Ej, halo, przepraszam, ty jesteś pan Pro? Halo, siemka, no o, nie widzę cię, bo jesteś... No co ty tu robisz? Sam jesteś w tym parku rozrywki? Sam jestem, a czemu się pytasz? Bo co, jestem taki malutki jak dziecko i co myślisz, że nie mogę jeździć na kolejkach górskich? No wiesz co, boję się, że tutaj ta kolejka jest zbyt niebezpieczna dla ciebie. Co? Dla mnie żadna kolejka nie jest niebezpieczna. Ja jestem hardkorem, proszę pana, i ja to umiem robić. Ja panu pokażę, to jest pro, tak? Ale uważaj, tak? Może pan od razu ja ze mną pojadę. Poleci na wszelki wypadek dla asekuracji? Polecę za tobą od razu. Dobra, to możesz zaczynać. 3, 2, 1. Ja nie mogę trafić w ten guzik. Proszę mi pomóc, bo jestem małym chłopczykiem. O, jest, jadę. Wow. Jadę już za tobą. Jedziesz za mną? Proszę pana, widzę pana. O, jedzie, patrzcie, jedzie za mną tam pro. Ja cię. Uważaj tam u góry, bo tam będzie skocznia wielka i możesz się... Jaka skocznia? O nie, możesz tutaj widać spark rozrywki. Lecę na dół, ratunku. Wow. Co się dzieje? Nie puściłeś pawia? O nie, puściłem pawia, no! O kurczę, lecę znów! Jacie, co to się dzieje? Jak wielka... Jak fajnie widać w ogóle ten park rozrywki, wow. Co to się dzieje? Wow, proszę pana, się boję! Ręce do góry mam, ale ja się naprawdę boję! Mówiłem ci! O! Koniec już! Udało się, ale... No i jak oceniasz tą kolejkę? Wow! Ja chcę jeszcze raz! Proszę pana, pan wsiada szybko w tą kolejkę, co za mną jest! O, i kliknie pan teraz! O, czekaj, prawie? Bo coś się zaczęło. Prosto jedziemy, kliknij pan, pan kliknie szybko. Wow, jacie, ale to jest jedziemy, superowe. Jedziemy. Patrzcie na to w ogóle, ten widok tutaj. Jacie, ten widok jest niesamowity, łapeczka w górę za widok. Ej, proszę pana, tu naprawdę jest widok z samej góry, nieziemski. Ja nie jestem pan, tylko jestem pro. Wow, lecę, znów spadam na wagoniku, wagonik mnie zgarnął. Wow, ta kolejka jest taka szybka, ale że... Ale lecisz tam na dole. Lecę strasznie, proszę pana, ale wow, o kurczę, zaraz wymiotuję, proszę szybko tutaj mnie dawać do mety. To już końcówka. O, koniec. Koniec, udało się. Proszę pana, panie pro, naprawdę tutaj jest strasznie, o, tam wagonik w ogóle poleciał. To jest strasznie pro ta kolejka, tu sami odważni ludzie przychodzą do tej kolejki chyba, to prawda? No, strasznie niebezpiecznie tutaj jest, no i tutaj mało osób przebywa, no ale widzę, że tutaj zdołałeś przejechać się tą kolejką. Dostanę jakiś dyplom albo medal za to, że jestem odważny. Ja. Dyplom, medal i naklejkę, że jestem odważny, proszę pana. Dostaniesz ciasteczka. Wow, jest, ciasteczka jest, super. Panie pro, a jest może jeszcze bardziej hardkorowsza kolejka niż ta, co pan ma? No moim zdaniem ta jest najlepsza moja, ale słyszałem, że tutaj, tutaj w okolicy jest jeszcze kolejka hakera. Pyszna ciasteczka. Jeżeli chcesz, to możesz spróbować, u hakera się przejechać. No dobra, a gdzie jest kolejka hakera? Czy to jest ta taka czerwona, co to jest dookoła w ogóle tego całego parku rozrywki? Mhm. Tak, to jest ta czerwona. Wow, proszę pana, ja o tym marzyłem, żeby tam wejść. A może tutaj skorzystamy z jakichś okolicznych jeszcze atrakcji, które tutaj przygotował nam dla nas park rozrywki? No... to chodź jeszcze, poczekaj, musimy pójść. Co to? Pokażę ci fajną. Co to jest? Proszę pana, ja tutaj chcę jechać. Gdzie pan? Gdzie jesteś? Tutaj w tym serduszku, tutaj biję. O, proszę, prosto tam było, trzeba i się pana widziała. O, tu! Jadę właśnie zobaczyć tą kolejkę. Ja się przebiegnę. Wow, jadę gdzieś do góry. Proszę pana, nie wiem, czy to jest dobry plan i czy to jest bezpieczne. No, wiesz co, kurczę, ja tutaj na nogach biegnę za tobą, ale. Nie wiem, gdzie jesteś. W głowie mi się kręci. O, dojechałem. Wow. Dojechałem tak. Tutaj. Wow, jestem wysoko. Chodź do góry. Chodź tutaj. Co tutaj jest, proszę pana? Tutaj musisz, pokażę ci. Na kolejkę hakera musisz dolecieć jetpackiem. Okej? Okay? Jetpackiem? Dobra. Jocie, jestem tutaj, ale superowo. Tutaj stąd widać ten cały park rozrywki. Pan poczeka. Tam widzę jakiś sedes. Sedes, he. Sedes. Pan jest jak sedes, wie pan? Nie, no co ty, ja jestem pro.
A, dobra, pomyliłem się. Procedes! Ej, nie przyzwanie. Tutaj masz jetpack do, za tobą, jeżeli chcesz się przejechać hakerską kolejką. No chcę! Dobra, mam jetpacka. Wow, mogę latać. To gdzie jest ta hakerska kolejka? Proszę mi wskazać drogę. Tam prosto. Prosto, ja słyszałem, to... słyszałem, że ty chcesz na hakerską kolejkę jechać. Panie hakerze, pan się łamał do mojego mózgu i stwierdził, że ja chcę na hakerską kolejkę pojechać. Oczywiście, że chcę. No ja wszystko czytam tu w myślach, pojawiłem się tu od razu za tobą. Moja kolejka, posłuchaj, jest tu nieopodal. Jest naprawdę niebezpieczna. Czy jesteś gotów podjąć to wyzwanie? Tak, panie hakerze, ja byłem przygotowany, dlatego teraz mogę z hakerem hakerską kolejkę wybrać. Proszę mnie zaprowadzić, szybko, szybko. To za mną. W którym kierunku? Już lecę. Tutaj. Wow. Proszę panie haker, ale pan ma w ogóle fajną tą kolejkę na pewno. Już się nie mogę doczekać, ona jest taka hardkorowa, jak ogólnie pro, czy jest lepsza niż pro? No wiesz co, no nie będę skromny, no moja jest najlepsza na całym świecie. Dobra, proszę pana, to ja chcę startować, startujemy, pan ze mną widzę jedzie, ale super frajda. Musisz po środku. Jest, jest, prawie wylądował. Dobra, w takim razie co tutaj jest dalej? Teraz tutaj musisz na tej kolejce... Pan rzuci mi tą kolejkę, nie stawia tej kolejki. O, dobra, ja ją wezmę. Okej, dobra. W takim razie, czyli co, tutaj stawiam, tak? Tak, musisz ją postawić i szybko wsiąść. O kurczę, ja już siadę, ja już nie wiedziałem, że ja chcę jechać. Panie, proszę pana, jak mi się ekran trzęsie. Ona jest za szybka, proszę mnie stąd zabrać. Ekran mi się za bardzo trzęsie. Wow, co tu się wyrabia, proszę pana, proszę mnie stąd zabrać. Ona jest za hakerskowa. Ale szybko. Ten haker mi się włamał do głowy, patrzcie, co mi się dzieje, widzicie? Ja nie wiedziałem, że to jest takie szybkie, nie? Zabierzcie mnie stąd. Wow, czy to już koniec? Gdzie ja jestem? Wylądowałem gdzieś obok Endermana. Panie hakerze, coś mi się tutaj stało. Nie mogę wysiąść z wagonika i tutaj proszę mi się do mnie teleportnąć i mi coś pomóc.